Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat George. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Było już późne popołudnie. Mama świnka jak zwykle miała wiele obowiązków. Robiła właśnie pranie. Tata świnka i mały George oglądali telewizję. Ale gdzie jest Pepa? Nie ma nigdzie Pepy. Nie ma jej w jadalni. Nie ma jej w pokoju na górze. Ani w sypialni. Może na tarasie. Taras też był pusty. Ale na górę prowadzą jakieś schody. Co to jest? Czyżby jakaś chmura spadła na górny taras? Spod puszystej chmurki wyłoniła się Pepa. Co ona robi? O, witajcie moi widzowie! Wiecie co ja robię? Ja przygotowuję dekoracje. Co to takiego jest? To nie jest chmura, tylko sztuczna pajęczyna. A do niej przyczepię pająki. Robię taką dekorację halloweenową. I nikt, i w ogóle nikt mi nie pomaga. Wszystko muszę robić sama. Pepa zrzuciła sztuczną pajęczynę, która opadła aż na sam parter. Czarny pająk wylądował tuż przy małym George'u. A, tatusiu świnko, tatusiu świnko, co to? George wyskoczył przed dom, a nad swoją głową miał dużego pająka. Hej, George, ale się dałeś nabrać! Ha, 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 cię wystraszyłam! To nie jest śmieszne, Pepo! Co ty w ogóle wyplawiasz? Wszystko powiem mamie świńce! Nie wolno tak straszyć, małe dzieci! Kiedy ja cię nie straszę, George, ja robię taką dekorację. Taką dekorację blytką, z pająkami. No tak, George. Oto jest dekoracja na Halloween. Chodź do góry, pomożesz mi zrobić resztę. Mi się nie podoba ta dekoracja. Chodź, George, chodź, bo później będą cukierki. Cukierki? Ja lubię cukierki, Pepo, Pepo. Dobrze, to idę po cukierki. Gdy George był już na balkonie, okazało się, że Pepa przygotowała dla niego kolejną straszną niespodziankę. Co to za potwór? Się boję tego, Pepo. George wbiegł szybciutko na górny taras. Pajęczyna jest już gotowa, George. Teraz zostały nam tylko dynie. Ale bdzitkie te dynie, Pepo, Pepo. Są straszne, tak jak te pająki. Ale przysiadłam, bo miałaś mi dać cukierki. Gdzie masz cukierki, Pepo, Pepo? George, ja nie mam żadnych cukierków. Mówiłaś, Pepo, Pepo, że cukierki będą. Jesteś kłamczucha. No będą cukierki. Musimy wziąć koszyczek i chodzić po domach i dostaniemy cukierki. No akurat, wszyscy ci dadzą cukierki. Tak, George, nie rozumiesz, bo dzisiaj jest Halloween. Halo, cio? No Halloween. Halloween? No taki dzień, gdzie ludzie się przebierają i straszą i chodzą, dzwonią i mówią cukierek albo psikus. I jak ktoś nie chce psikusa, to musi dać cukierka. Naprawdę? Tak, George. Dobra, nie gadajmy już, tylko chodź mi pomóż rozwiesić te dynie. Dobrze, Pepo. Pepa i George rozwiesili już dyniowy łańcuch. Teraz, George, trzeba nacisnąć ten przycisk tutaj. Zobaczysz, co się stanie. Mogę ja przycisnąć, Pepo? Dobra, George. O, jak ładnie. Zobacz, jak to zrobiliśmy. Pięknie, George. Musimy pokazać mamusi śwince i tatusiowi śwince.
Chodź na dół. Mamusiu Świnko, chodź zobacz, jak pięknie zrobiliśmy. No chodź szybko. Dobrze, dobrze. Mamusiu Świnko, będę mógł z Pepą iść po cukierki? A czy ty, George, nie jesteś za mały? Mamusiu Świnko, ja będę go pilnowała. Pojedziemy z Emilii naszym halloweenowym pojazdem. Musimy go tylko przyozdobić i musimy się też przebrać. Jakoś strasznie. Na pewno cię wystraszę, mamusiu Świnko. Już się boję. Zaraz przyjdzie Emilii. O, to pewnie Emilii. Idę otworzyć. No cześć, Emilii. Ale masz mega przystrojony dom. Taki naprawdę straszny. Jak z jakiegoś horroru. Wygląda z daleka, jakby tu nikt nie mieszkał przez 200 lat. Tak, bardzo się postarałam. George mi też w tym pomagał. To co, idziemy na górę się przebierać za straszne czarownice? No pewnie, bo już się ściemnia. Idziemy się przebierać. Emilii, zobacz, za tobą. Pepo, wystraszyłaś mnie. Okropny jest ten pająk. Mamusiu Świnko, my idziemy na górę się przebrać. Chodź, George, z nami. Dobrze, Pepo, idźcie się przebrać. A ja muszę też przygotować jakieś cukierki, pomyślała mama Świnka. Pepa, George i Emilii byli już gotowi. Ja jestem mrocznym rycerzem i idę po cukierki. A my jesteśmy strasznymi czarownicami i też idziemy po cukierki. To jest nasz mega ogromny pojemnik na cukierki. Będziemy mieli mnóstwo cukierków. Tak, George. A to będzie nasz pierwszy dom, do którego pójdziemy po cukierki. Chodźmy. Kto to może być, tato Świnko? Wyjrzyj, kto to. O, witajcie, nieznajomi. Tato Świnko, widziałeś ich kiedyś w okolicy? Nie, nie poznaję nikogo. Cukielek albo psikus. Tak, mamusiu Świnko, cukielek albo psikus. Co wybieramy, tato Świnko? Tak, wolimy dać cukierki. Mam tu sporo cukierków. Poproszę do tego wiadeleczka. Do dyni proszę wrzucić. Dobrze. Proszę, proszę, dla was cukiereczki. Proszę, proszę. Dziękujemy panu, panie tato Świnko. I pani też, mamo Świnko. Musimy jechać dalej. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Uważajcie na siebie. George, Pepa i Emilii wsiedli do koszmarnej karocy i pojechali odwiedzić inne domy. Do widzenia państwu! Do widzenia, potworne czarownice i ty, mroczny rycerz. To co, mamo Świnko? Obejrzymy sobie jakiś horror w telewizji. Tak, tak. Ty uśniesz, a ja będę się bała. Emilii, do kogo jedziemy najpierw? Do Candy. Okej, George, jedź do Candy. Tak jest, czarowniczo. Zanim pojechali do Candy, zatrzymali się przed warsztatem dziadka psa. Co to za przebierańcy? Dobry wieczór. Cukierek albo psikus? Ach tak, wszystko jasne. Halloween. Ale ja chyba nic nie mam. Żadnych słodyczy. Poczekajcie, może Dany coś zostawił na zapleczu. Mam takie zielone i czerwone cukiereczki. Dobrze, to niech pan wsypie do dyni. My odjeżdżamy. Szczęśliwego Halloween! Wsypać do dyni. Dziękujemy! I koszmarna karoca pojechała dalej. Pepo, Pepo, widzę już dom Richarda. Bip, bip. Oni też mają pajęcinę i pająki. Cześć, Rebeka, cześć, Richard. A wy nie macie strojów? Cześć, Pepo, cześć, Emilii. Jeszcze nie zdążyliśmy, bo
zawieszaliśmy tą pajęczynę. Fajna? Tak, fajna. Też taką mam. To szybciutko biegnijcie, a my dzwonimy do waszej mamy, żeby dała nam cukierki. Dobra, Pepo. Chodź, Richard, bo nie zdążymy i wszystkie cukierki inni pozbieraj. To teraz twoja kolej. Ty dzwoń, Emily. O, kim jesteście, nieznajome? Jesteśmy strasznymi wróżkami, proszę panią. Cukierek albo psikus. To biedne po cukierki. Ale fajnie, Emily. Będziemy miały dużo cukierków. Proszę, dla was cukiereczki. O, jakie wielgaśne i pięknie pachną. Dobra, Emil, wrzucamy je do naszej dyni. O, spadł. Cukierki spakowane. Rebeka, Richard, chodźcie. Ale macie fajne stroje. Ja mam takie straszne duchy i pajęczynę na oku i jeszcze pająka. No, jesteś straszny, Richard. A ja mam naszyjnik z taką straszną dynią. Dobra, chodźcie szybko. Musimy jechać dalej. Wskakujcie. Koszmarny rycerzu, dalej. Dobrze, czarownico. Przed następnym domem stała kolejna straszna czarownica ze swoją mamą, która miała worek cukierków. Witajcie, czarownice, jestem gotowa na zlot. Rozkazuję ci, pani mamo kotko, wsyp cukierki do dyni, bo jak nie, to zrobimy ci psikusa. O, już wsypuję, wsypuję. Nie róbcie mi psikusa. No ja myślę, nikt by nie chciał psikusa. Kotka wrzuciła smakołyki do dyni. Możecie jechać. Wszystkie czarownice i potwory wsiadły do koszmarnej karety i odjechali. I tak jeździli od domu do domu. Cukierek albo psikus! Dobrze, idę po cukierki. Proszę bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. To ja wrzucę do dyni. A w dyni było już bardzo dużo cukierków. Ale dużo. Milion cukierków. Jestem straszna. Jedziemy dalej. Aż w końcu ekipa czarownic i straszydeł dotarła do domku babci Świnki. Babcia Świnka już na nich czekała. Ojoj, jakie mroczne postacie. Co wy chcecie od biednej babci Świnki? Cukierek albo psikus, proszę pani, tak, cukierek albo psikus. Nie mam cukierków, nie mam psikusów. Nie, proszę pani, albo pani daje cukierki, albo my robimy jakiś niemiły psikus. Oho, ojoj, co by tu zrobić, poczekajcie chwilę. Czy może być coś takiego? Wow, super. Ekstra! Najlepsze są! Od babci Świnki! To proszę, kochani! Kto mnie nazwał babcią Świnką? Taki podobny głos do mojej Pepy. Ale nie, przecież to są same czarownice. Mamy tyle słodyczy, że się już nam nie zmieszczą. Musimy wracać. Dziękujemy pani! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy pani babciu Świnko. Bawcie się dobrze, czarownice i inne koszmary. Dom babci Świnki był ostatnim, który odwiedzili nasi straszni bohaterowie. Wow, ale super! Zobaczcie, ile mamy słodyczy. Tak, dużo, Pepo, Pepo. Zapraszamy na kolejny odcinek. Pa, pa, cześć. Do zobaczenia, pa.